Otchłani smutku, wzywam Ciebie, Boże, w największej serc naszych pokorze. O Duchu mocny, ześlij nam swe dary, modlitwy, dobrej rady i wiary. Spraw niech tu podczas pobytu w więzieniu niczyjej krzywdy nie mam na sumieniu. Niechaj współwięźniom nie wyrządzę szkody dla własnej swojej wygody. Powstańcy styczniowi, podobnie jak i partyzanci z okresu II wojny światowej oraz żołnierze wyklęci, wszyscy byli właśnie partyzantami, którzy ukrywali się przed wrogiem w lasach, ale również w okolicznych wsiach. Łączy ich przede wszystkim to, że byli ścigani. Po upadku powstania, po rozwiązaniu Armii Krajowej, po zakończeniu II wojny światowej byli ścigani. To są ich wspólne losy, ucieczka. Jedni uciekali przed carskimi oprawcami, inni uciekali przed sowieckimi. Pani Maria Krasnodębska urodziła się w Piaskach i tam zastał ją początek II wojny światowej. Wraz z całym rodzeństwem zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Kilkoro jej braci w czasie II wojny światowej zginęło. Obecnie pani Krasnodębska działa na rzecz upamiętniania właśnie tamtych bohaterów z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, czyli upamiętniania żołnierzy wyklętych. Pani Krasnodębska pomagała żołnierzom, zwanym dziś wyklętymi, między innymi żołnierzom zapory, między innymi Józefowi Franczakowi o pseudonimie Lalek. Więc dla mnie pani Krasnodębska jest taką osobą łączącą czasy sprzed ponad 100 lat z powstania styczniowego i czasy o 100 lat później. Robiła to samo pani Krasnodębska, co Salomea Brynicka, bohaterka Wielkiej Rzeki. Pochodzę z Piask, z miasteczka, gdzie mieszkało około 8 tysięcy mieszkańców. W tym było 2/3 Żydów, a 1/3 Polaków. Życie nasze było zgodne. Oni przeważnie handlowali, nasi byli rzemieślnikami, urzędnikami, rolnikami. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, dosyć zamożnej, jak na tamte czasy, z tak zwanej elity. Wychowanie dostałam w oparciu o wiarę chrześcijańską, wiarę w Boga, głęboki patriotyzm i poszanowanie człowieka. Miałam 6 braci i 1 siostrę starszą. Jako dziewczynka to już byłam, co Bóg da, to ksiądz ochrzci. Nadali mi pseudonim Latawiec, bo ciągle byłam poza domem. Należałam do harcerstwa, należałam do Orląt Lwowskich. Kiedy wojna wybuchła, 3 moich braci poszło do wojska. Thank you.
ojciec był, jak był młodym chłopcem, był w Kazachstanie. Udało mu się stamtąd uciec. Był więźniem Majdanka, aresztowany w 1944 roku. Mamy rodzina też była bardzo patriotyczna. Dziadek mój też został zabity za udzielanie pomocy partyzantom. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne... Jeszcze Polska nie zginęła! Niech żyje Polska! W klęsce wrześniowej, już w październiku, powstała organizacja konspiracyjna. Jedna młodzieżowa pod nazwą Zemsta, druga, gdzie skupiali się rezerwiści, oficerowie, pod nazwą Unia. Ale te dwie organizacje z sobą współpracowały. Wydawane dwie gazetki. Jedna pod tytułem Bałony Zemsty, druga Polska żyje. Myśmy te gazetki rozprowadzali pod wskazane adresy. Ja byłam łącznikiem między żydowską organizacją bojową a naszą placówką AK. I myśmy wyrabiali im dokumenty, dostarczaliśmy im żywność, broń. Współpraca była bardzo prężna. Na mnie padł wyrok. I przyszli i zamiast mnie został zabity brat, a ja już od tamtej pory się zaczęłam ukrywać. Przyjechałam tutaj do Lublina, do Turki. Prowadziłam akcję pomocy więźniom. Zbierałam żywność, wysyłałam paczki. Ja cały czas z nimi miałam kontakt. Jeden był dowódcą plutonu, drugi był najpierw na przeszkoleniu u Pająka, potem był u Nerwy. W 1944 roku weszło wojsko sowieckie, z tymi Polska pierwsza dywizja Kościuszki. Myśmy ich witali, takie jedno powitanie przytoczę. Witamy ich uroczyście, dowódca młodzieżowców jest na trybunie. Nagle ktoś okrzyknął, niech żyje Polska od morza do morza. Ten w tym momencie zdjął czapkę tego polskiego oficera, strzasnął i kazał zejść. I wtedy dopiero okazało się, kto to jest. Nie wiedzieliśmy, co się stało, a to był ruski. Tamtej pory już zaczęło się inaczej. Już żeśmy nie witali tych wojsk, bo żeśmy się bali, bo to nie byli nasi wyzwoliciele. Lalek przyjechał w 1953 roku, w listopadzie, i miał uzgodniony wyjazd za granicę. Miał być przerzucony do Szwecji. Nie udało się to. Dowiedzieliśmy się, że niestety Lalek wrócił. No i potem udzielaliśmy mu pomocy. Chciał się ujawnić. W 1962 roku przyjechał do nas, a w 1963 zginął. Mieszkańcy tych okolic od wielu pokoleń słynęli z ofiarności i umiłowania ojczyzny. Na przykład jeden z okolicznych ziemian, Kajetan Cieszkowski, kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, przeznaczył własne pieniądze na umundurowanie i uzbrojenie oddziału, który również sam zebrał. Powstańców tego oddziału nazywano ćwiekami od pseudonimu Kajetana Cieszkowskiego Ćwiek. Co wyróżniało ten oddział spośród innych tzw. partii powstańczych? Mianowicie wszyscy powstańcy mieli jednolite mundury, wyróżniające się ponadto żółtymi otokami, wykorzystywali świetną znajomość terenu, wykorzystywali ofiarność miejscowej ludności,
po to, żeby przetrwać. Do konspiracji należałam od 1945 roku. Praca moja polegała na dostarczeniu gazetek konspiracyjnych. Zadaniem moim również było przewożenie rannych, chorych do lekarzy. W latach 1949 również działałam w konspiracji. Nas komuna nie uważała. Miałam 15 lat, to szedł za mną porucznik i krzyknął do mnie: ratuj mnie, bo piszę na wszystkich listach do aresztowania. A ja mówię: niech pan idzie za mną, to ja pana schowam. Naraz warta nas zatrzymuje. Gdzie ja idę? W Ogejzdum, pyta się. A ja na cały głos randewu krzyknęłam. O, glikliś, glikliś. No i ten porucznik taki był mocno zadowolony. Mówi: takie dziecko, a takie mądre. No i w szkole to na przykład bardzo nas uczyli historii. Nawet jak młoda byłam, to taki śmiał się kolega, nazywał mnie Bartoszu Głowackiego, że to ja jestem jego jakaś tego powinowata. A ja przeskarżyłam się do mamy, że mnie tak on przezywa, Bartoszu. A matka mówi: to powiedz mu, że jesteś dumna z tego, że on, Bartosz Głowacki, pozatykał te armaty. I że to... I takie historyczne rzeczy to ja bardzo lubiłam. Nawet jak za mąż wychodziłam, to mąż mnie historii uczył. To mówi: no z polskiego to ci czwórkę dam, ale z tej starej historii Nilu o tym toś mało powiedziała, to chyba trójkę, jeszcze minus. To ja się trochę aż pokłóciłam, ale po 6 latach przyjechał, widocznie przeznaczenie, i się ożenił. A dlaczego się żenisz, pytam? A bo ty historię znasz dobrze. No i widzi pan, tak nieraz takie życie. Życie czasem uczy coś.